oka boka! Hej cudziaki, a dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć wszystkie krampety, ale w muffinkowy sposób. Zobaczymy, jakie rzeczy są potrzebne i kto taki nam pomoże. Jeśli lubicie tworzyć krampety w toka, koniecznie stawcie kciuka do góry, a my zaczynamy. Czy ty chcesz powiedzieć, że zdobędziesz 60 krampetów? Dziś na kolejnym odcinku. Mika wszystkim, to ja za tego tęczowego pudełka. Słuchajcie, zaczynamy od pierwszej lokalizacji, szybko zbierać wszystkie krampety w toka boka. Wszystkie! Teraz jesteśmy właśnie u fryzjera i nie będę zmieniać fryzury. Bierzemy stąd naszą różyczkę i bierzemy stąd nożyczki. A mało tego, bierzemy jeszcze suszarkę. Będzie super fryz naszego pięknego krampeciora. Idziemy dalej. Tu będzie następną lokalizacją, możemy skoczyć do poczty teatru, bądź na jedzonko. To na pocztę! To lecimy na pocztę. Idziemy na pocztę zebrać. Trzy rzeczy będziemy aż tutaj zbierać. Do Laniczkę, laurkę, zapraszamy. Ja laurkę wiem. O, ja już widzę laurkę. O, jesteś muffinka, ty bierzesz to, czy nie? Ja biorę, dobra, to tak, laurkę potrzebujemy tą z serduszkiem, która tutaj jest, żeby jej czasem nie wyrzucić. No bo to jest laurka, ma serduszko. Potrzebujemy, z tego co pamiętam, tego kwiatuszka. Jeszcze co potrzebujemy ostatnio? No znaczy to był kwiatuszek właśnie. I ewentualnie to jest właśnie pan z poczty, czyli nasz pierwszy oficjalny krampet, którego właśnie dzisiaj zbieramy. Proszę bardzo, muffinka, i lecimy dalej. On zawsze mnie bardzo miło wita, więc bardzo kolor. Następny to będzie teatr. Tak, idziemy teraz do teatru. Do teatru. W teatrze są tylko dwie rzeczy do zebrania, muffinka. A jakie? Bo ja lubię teatr. Jest to diaks. Diamencik. Diamencik. I ten świecznik, który jest właśnie tutaj od razu na tym stole. Jak piękny i pasjony jest. Uwielbiam. Proszę bardzo. I lecimy w tą stronę. Nawet nie będę cię wyciągać, ponieważ tu w tym oto jest nasz diament schowany. Zielony diament. Tak, to był jeden z pierwszych diamentów w ogóle, który poznaliśmy w toce. No, wyłaź mi stąd. To prawda. I damy go Kitkowi do ręki. Kitek weźmie do ręki. Lecimy do następnej lokalizacji. Dokładnie będziemy robić dzisiaj wszyściutkie krampety. Wszyściutkie dosłownie. Lecimy teraz na jedzonko, ponieważ to jest najnowszy krampet, którego muffinka totalnie jeszcze nie widziałaś. Tak, dlatego strasznie nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć. A stąd bierzemy ciasto. To jest właśnie ciasto od pani babci i to jest to ciasto, które można też stworzyć, ale też można wziąć je samemu, więc mamy ciasto, lecimy dalej. Teraz idziemy do krawca, ponieważ nie będę szyła dzisiaj ciuszków, bo mam śliczne, ale weźmiemy stamtąd na pewno. To nie jest krawiec, przepraszam. Pierwszy co to klej, który jest? Ale klej jest w tą stronę, a tu masz okulary na początku, muffinka. Proszę bardzo, możesz sobie je tutaj wrzucić. Jeszcze mazaków potrzebuję i kleju. Tutaj w tą oto stronę. Tutaj macie na półeczce, musicie odstawić. Tu jest klej. Taki szkolny trochę, tak, no nie? Proszę. Mazaki, bo obok są. Tu są pudełko mazaków, weźmiemy oba, choć jest potrzebny tylko jeden. A tutaj za tą kubką co jest? Tak jak każdy dobrze wie, nasz drugi krampet. Jest super modnie ubrany, bardzo go lubię również. Ale pan z poczty jednak wygrywa, bo pan z poczty to chociaż wiecie, kojarzy mi się z prezentami. I codziennie cię wita. Idziemy teraz na start. Na startowe lokalizacje, czyli nasz apartamencik. Startowy, stąd bierzemy ośmiornicę. Tylko zapraszamy na początku, teraz weźmiemy kogoś innego. Ten chłopak będzie dzisiaj nam zbierał. To jest od fryzjera. Tak? No to pan fryzjer będzie nam pomagał. On nie widzi, więc nie będzie wiedział, co ma zbierać. Bierzemy stąd naszą ośmiorniczkę. Ośmiorniczka z góry. Gąbka jest schowana. Gąbka jest w tym oto miejscu, widzisz, muffinka. I puchar oczywiście, bo wygraliśmy zawody w czyszczeniu gąbką. Proszę bardzo, puchar. Do tego padzik. Ale ja biorę na początku kulę śnieżną, którą też tu wziąłem. Padzik weźmiemy sobie złoty, ale chyba też ten, albo ten to był, więc kubek weźmiemy oba. Szary, co prawda nie jest tak słodki jak mój muffinkowy z mojego muffinkowego sklepu. Sklep muffinki.pl. Ale na pewno nam się przyda. Kulę śnieżną mamy, czyli już chyba wszystko mamy. A kubkę? Mamy. Tak? Wszystko wymieniłaś? Tak. Kubka jest napisana? Nie. No, to widzisz, kubkę jeszcze trzeba było wziąć. I chyba stąd to jest wszystko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz lecimy na zakupy. Spożywcze oczywiście. Idziemy teraz do sklepu, gdzie bierzemy kilka ważnych... Nie kilka, tylko tu jest bardzo dużo rzeczy. No, tutaj też się obłowimy. Kitek, mam nadzieję, że wziąłeś ze sobą pieniążki, bo chyba karta... Nie masz tyle na karcie. Wiesz co, ja aż wezmę sobie, wyciągnę Kitka, wezmę te dwa kartony, bo to na pewno jest minimum. Ta dziewczyna będzie nam tutaj trzymać. No mam nadzieję właśnie. Jak coś, to zrobimy nowe. To jest karton w kartonie. Karton w kartonie. Proszę bardzo, Kitek dostanie teraz kartony i karton nie chce iść do Kitka. Zobacz, karton się ściął. Nieważne, weźmiemy tylko Kitka. I tak, kładuj od razu sałatę, bo Kitek jest na diecie, więc musisz zjeść sałatę. Dobra, sałata do tego. Dalej, co jest? Chipsy! Chipsy, czyli o te chrupki właśnie. Czyli twoje ulubione. No nie, no Kitek jest jad. No, ja nie mogę. Może ja powinnam zrobić zakupy. Pizzę jest. To ja odstawię. O matko, Kitek i pizza. To nie zapomnij tego kartonu. Poczekaj, już
rzuciłem pizzę, dobrze. Poduszkę, mimo że to nie jest jedzonko. Nie, ale przynajmniej sobie pójdziesz, Lulu. Ale którą poduszkę? Bo tu była różowa. No właśnie tej różowej. Czekaj, no sekunda. O, Kitek wziął pieska sobie. Tą różową. Do tego od razu bierzemy tą czapeczkę urodzinową i oprócz tego kulę dyskotekową, tak więc te trzy rzeczy już lądują do naszego pięknego boksika. Zabieraj szybko książkę, żebyś chociaż się trochę doedukował. A to nie jest książka, to jest pan lemur, ale też go bierzemy i książka, która jest właśnie w tym oto miejscu i papier. Co jeszcze? Papier toaletowy, który też jest nam potrzebny. Poproszę aparat. Aparat, ale rybę na pewno, stąd jest jeszcze ryba potrzebna. Proszę bardzo, ryba. I lecimy po aparat i co jeszcze? Lornetkę. O matko, czy wiesz jaki jest problem? Nie możemy wziąć tego o, jest, jest, udało się go wziąć, tylko że... Dobra, zaraz go weźmiemy. On jest jakiś dziwny ten kart. Zobacz, właśnie wiem. On się opiera. On się buntuje. Tak, nie chce z nami współpracować. Lecimy w tą aparat oto stronę. Aparat i lornetka. Będzie tak, aparat, lornetka, która jest tutaj, telefon złoty na pewno jest potrzebny i telefon czarny będzie jeszcze potrzebny. Stąd. Dwie piłki, aż dwie. Dwie piłki, które to są, czyli piłka do nogi i piłka do koszykówki. Do tego dwóch superbohaterów, których macie właśnie tutaj na tej oto eleganckiej pozycji. Kitek, bo ja chcę teraz team marchewka. O, marchewki jeszcze nie wzięliśmy? Team marchewka. Stąd już chyba wszystko, więc nie ma tutaj, lecimy w lewą stronę. Też nie wydaje mi się, żeby coś tu było. A czy wzięliśmy tofu? Właśnie. Jeszcze nie braliśmy tofu. Okej, okay, ale już biorę marchewkę. Bierz marchewkę, team marchewkę, bierz bagietkę. Tofu, czekaj, ja biorę to. No Kitek je to tofu, no Kitek jest taki głodny. Nie mamy już miejsca, nie mamy już miejsca. Trzeba tofu tu i marchewka, tak? Tak, ogórek jeszcze ci został. A nie, ty mówiłaś bagietka, nie marchewka. Marchewkę bagietka. Już mamy, tak, bagietkę mamy. I co jeszcze? Ogórek. Ogórek, ogórek, ogórek. Mufinka jest jak ogórek. I została ostatnia rzecz stąd, czyli czapeczka fioletowa. A to już wziąłem, już wzięta, czyli mamy już chyba wszystko. Lecimy na śmietnisko? Na śmietnisko. Lecimy! I gotujemy wszystko do tego, żeby pokazać wam wszystkie krampety w jednym odcinku. Wszystko już jest przygotowane, zobaczcie ile mamy tutaj tych rzeczy z wysypiska. Jeszcze przygotowaliśmy trzy rzeczy, deskę, farbę i kamerę. Jeszcze nie przygotowaliśmy, Mufinka, tu jest deska. Oj, faktycznie. Tu jest kamera, którą też musimy tam dołożyć. Proszę bardzo, kamera, deska, czy tam odwrotnie. I farba jest, farby są właśnie w tym oto miejscu, żeby wam pokazać, żeby każdy wiedział, gdzie wszystko jest. Zamykamy to. Z chęcią sobie coś pomaluję, ale najpierw stworzymy krampety. Tak więc tyle rzeczy nam jest aż potrzebnych, żeby stworzyć wszystkie krampety w toce. Kto jest nam potrzebny? Tak. Na początku Kitek przede wszystkim. Kitek jest najważniejszy. I Mufinka. Ale proszę, otwieramy ten włas, wyciągamy stąd naszego krampeta i chowiemy go w naszej, jakby to powiedzieć, śmietniku. Ponieważ tu jest śmietnik, gdzie się zbiera wszystkie krampety ogólnie. Tak bym chciał wam powiedzieć. A tu są naszych czterech głównych bohaterów toki, którzy będą tworzyć nam dzisiaj krampety. Oni stworzą wszystkie krampety, jakie są tylko w toce, oprócz tych, których będziemy zbierać. Powoli zaczynamy teraz tworzyć. Kto pierwszy tworzy, Mufinka? Wybieraj osobę, która ma tworzyć pierwsze krampety. Ja tak stwierdziłam, że bardzo lubię kolor włosów tej dziewczyny, także właśnie od niej zaczniemy. I ona potrzebuje... Ona potrzebuje na początku aparatu plus lornetki. Aparat i lornetkę. Lornetkę mamy tutaj i aparat obok, czyli bierzemy te dwie rzeczy. Boże, jak tak łączy, żeby ci się nie zepsuły żadne jedzenie. Rozumiem, rozumiem, przepraszam. Proszę bardzo, teraz będzie magia. Proszę mi tutaj nie zabierać od niej tych rzeczy, odsunąć się i... Wow, ale tutaj wleciał! Tu jest nasz krampecior! Co tu się stanęło? Dlaczego nie wiem, tak? Poleciał dalej, proszę bardzo, tu jest... Niech stawię mu bardzo na głowie. Lubi go w takim razie, ale nasz ananas ląduje tutaj. I to jest nasz krampecior ananas! Czemu ananas? Nie mam pojęcia, ale ona jeszcze mam będzie potrzebna do kolejnego. Tak, piłka i ośmiornica teraz. Otóż proszę. Ale piłka do nogi, przypominam. Piłka do nogi i ośmiornica. Piłkę mamy już tutaj przygotowaną i ośmiorniczkę mamy już bliziutko. Uwaga, uwaga, o, ten normalnie powstał! On jest takim ośmiorniczkowym krampetem. Ma takie włoski jakby macki, ale wygląda przeuroczo. Dobra, ale teraz zmienimy troszeczkę osobę, ponieważ żeby stworzyć dodatkowe krampety, które wam się pojawią, potrzebujemy teraz, żeby kolejna osoba tworzyła krampety. Dobra, okej, no to teraz on. On potrzebuje poduszki i diamentu. Mamy tu poduszkę i zielony diament mamy tu, więc od razu sobie przeniesiemy. Uważaj, jak tak przynosisz rzeczy, bo rozwalisz jedzenie. Ja nie będę biegać dwa razy. No dobrze, przepraszam. Już. Mamy tutaj zielony diamencik i padusie. Góra powstała. Mamy w ogóle, nie wiem czy pamiętacie, ale z boksów, które otwieraliśmy na filmiku, z Toka Boka mieliśmy takiego pluszaka właśnie podobnego stworka jako górę. Także jeśli nie widzicie odcinka, koniecznie sobie nadróbcie. A my bierzemy się za kolejną rzecz. Dobrze, telefon czarny i okulary. I też dla niego. Tak, cały czas jedziemy po kolei. Telefon czarny i okulary. Okulary stylowe. Nie, telefon złoty, przepraszam, telefon złoty. Telefon złoty i okulary. Kitek, no to duża różnica. No, słuchaj, tu jest tego tyle, że ty się mnie nie czepiaj, bo zaraz sama będziesz. Stylowe okulary lądują
u ciebie, jaki suki, troszkę jak pani... Pani Puf? Nie. Wygląda nie, inaczej. Jak tak, ale to jest jakby krampecior zrobiony z pani Puf? Nie wiem, niepodobne, ale okej, niech ci moim będzie. Moim zdaniem tak. I o ją też mieliśmy w boksach z Toka Boka. Dobra, a teraz kolejna osoba będzie tworzyć, czyli dobra, niech będzie pani, która obsługuje to wysypisko śmieci. Czyli tutaj nasza... Właścicielka śmietniska, można tak, byłoby powiedzieć. I ma prześliczną bluzeczkę. Tak, i ona potrzebuje pizzy i róży. O, chyba zgłaniała. Dobra, mamy tutaj tak, różyczkę. Zaczniemy od różyczki, bo ona się na pewno nie zniszczy. A teraz lecimy po pizzę. Czy pizza musi być odpakowana? Tak, musisz odpakować, ale... Więc odpakowujemy pizzę i dajemy. Ojejciu, pan Koska i on też był przecież w tych krampeciorach z boksu. Ja na twoim miejscu odstawiłbym tych wszystkich ludzi z powrotem tam, gdzie stali i wszystkie rzeczy, bo one jeszcze nam będą potrzebne, Mufinka, chciałem ci przypomnieć. Czyli te rzeczy tak, a tutaj zaraz pojawią się kolejne krampety, można powiedzieć. O, ja cię kręcę, to będzie mnóstwo tych krampetów. No tych krampetów łącznie jest ponad chyba 61 wow, sztuk. Okej, wszystko jest odstawione, proszę nie zjadać mi tylko tej pizzy. I kto teraz? Teraz znowu ta sama osoba i teraz musisz jej dać kubkę i papier toaletowy. Złotą kubkę. Tak, to jest specjalna złota i papier toaletowy. I papier toaletowy. I tak jak sobie się domyślacie, tutaj jest papier toaletowy tu. Tu? I jak się domyślacie, to będzie taki, można powiedzieć, troszkę krampet. Krampet kubka. Dobrze, i teraz naszego gamera, ja go nazwałem gamerem. Dobra. I on w tym momencie potrzebuje pada i chipsów. Dobra, no to tak, dajmy mu pada. Pad, nie wiem, czy to nie będzie złoty, obojętnie, daj złotego, dobra, bo jestem ciekawy, czy ze złotym też to zrobi. Okej, i do tego jeszcze co? Chipsy. Chipsy są w tą stronę, tak jedne zjadł, ale tu są o te takie chrupki. Na szczęście jeszcze zostały. No, tylko żebyś ty ich teraz nie zjadła, bo one są nam potrzebne do kilku krampetów. Jest taki super ten krampet, jaki taki super glue, no nie? Taka kropelka, super glue, normalnie jakiś klej typu i inne rzeczy. Dobra, i teraz potrzebujemy kapustę i kulę dyskotekową, czy tam sałatę. A, czy to wygląda jak kapusta, ty powiedziałeś wcześniej, że to jest sałata. No, no to nie wiem, czy to jest kapusta, czy sałata, ja tam się nie znam na takich różnych kapusta, warzywach. Kapusta, głowa pusta i kula dyskotekowa, to jest w ogóle śmieszne trochę poniekąd, ale no dobra, obydwa są okrągłe, a on powinien to też jest okrągły. W sumie, no tak. Dobra, i teraz odstaw i jak go postawisz, to powinno pojawić się, proszę bardzo. To jest specjalny krampet. Już go widziałaś kiedyś, przypominam ci. Ja. Więc proszę go odstawić tam na miejsce. Nie może wsiąść tutaj? No dobra, ale musisz jeszcze będziesz no robić dobrze, dalej krampety. No dobrze, to odsuwamy to wszystko, czy tutaj jest coś? Nie, to jest nie, po prostu to są domki dla krampetów. Sushi, to jest malutkie sushi, słodziutkie. No i w tym momencie lecimy dalej. Ten chłopak będzie nam robić kolejne, można byłoby powiedzieć, krampety. Potrzebujesz mu dać dwóch super bohaterów. Super krampety. Nie, potrzebujesz dwóch super bohaterów. Sama jesteś super krampet. No tak, no myślałam, że będzie super krampety. Tutaj mamy dwóch super bohaterów. Już lecimy i przekazujemy mu w jego rączki. Tak i co? Super krampet! To jest taki gamingowy, można powiedzieć, matko, krampet. Cały czas jak one upadają, mam wrażenie, że te czarne to są jego uszy. Dobra, tak, kolejne. Potrzebuję ryby i laurki. Taka troszeczkę laurka, ale z rybą, przecież ryby się nie jedzą trochę. No to nie wiem, co to jest za laurka. To jest laurka od ryby. Co ty zrobiłaś? Co? Tu jest! Bo tak ustawiłaś... No bo się zawstydził, bo on daje tą laurkę, więc się zawstydził. Krampecior na bok, ty się też odsuń. Teraz kolejną rzecz, którą on potrzebuje i to już jest ostatnią rzecz, którą on robi, to jest kamera i telefon. I ale akcja! Ale telefon ten, dokładnie. Czarny, no dobra. I kamera, która była też na wysypisku, przypominam. Kamera jest właśnie na wysypisku, schowana na samym końcu, proszę bardzo i my... Tu jest! Ojejcie, on ma głowę w telefonie. Zablokował się. Po prostu za dużo czasu spędzał przed telewizorem, przed telefonem. Ale to dobrze, bo pewnie oglądał Finar i X-Kilkę. Dobra, teraz... Czyli tak, odkładamy już naszego bohatera i on sobie ląduje tutaj. Przepraszam, dziękuję, że nam pomogłeś przy tworzeniu krampetów, ale już możesz sobie pójść. Teraz bierzemy sobie naszą dziewczynę, która jest właścicielką właśnie oto śmietniska, ale ustaw ją tak, żeby krampety tworzyły się przed nią, żeby każdy zobaczył jakie, a nie jakoś tak z tyłu, żeby potem nie było widać. Proszę bardzo. No, teraz ona potrzebuje marchewki i tofu. Marchewka! Już bierzemy. Mamy tutaj pierwszy co tofu. Tofu też lubię, ale marchewka to jest sztosik. To co będzie marchewkowy krampet? Nie, to będzie nasz wege krampet, którego tak nazwaliśmy. Nie pamiętasz panego wege krampeta? Dobrze, mamy wege krampeta i on jest bardzo fajny. Teraz ona... Wiedziałem, że w końcu to zrobisz. Nieważne, zostaw. Ale nie... czy marchewka no zrobisz? Pewnie tak. Ojej, no właśnie. Przepraszam. Dobra, teraz potrzebujesz bagietki i książki. Bagietka. I tą książkę, która jest obok. Okej, to najpierw dajemy bagietkę, żeby się nic nie zepsuło i dajemy jej książkę. Teraz, żeby się nic nie zepsuło. Jak już zepsułaś, to teraz to się nie zepsuje. Jest słodki, ma tej ołóweczek, czyli troszeczkę taki artysta, myśliciel może bardziej. Dobra, odkładamy. Lecimy dalej i teraz potrzebujesz ośmiorniczki, którą już brałaś wcześniej i doniczki. Doniczka z kwiatuszkiem. Tak, to jest z poczty.
Jaki słodki. To jest hałsowy, domkowy krampet tak zwany. Domkowy krampet, matka, ile już ich jest. A następny to był jeden z nowszych krampetów, który był do tworzenia. To był świecznik, do tego kula śnieżna. Świecznik mamy tu, a kula śnieżna? A była kula śnieżna tutaj, tak jest. Ona jest w startowym dodatku, a on jest w teatrze świecznik. Uwaga, tak. Ja go uwielbiam, ma taką diskotekową twarz. A wiesz, że możesz się przebrać dosłownie tak jak ten krampet? O ja, super. A to przebranie jest tutaj właśnie na naszym wysypisku. Ale mega. Dobra, lecimy do następnej osoby, ona już nam nie będzie potrzebna. No to dobra, odkładaj możesz... rzeczy proszę. Dziękuję ci bardzo, że nam pomogłaś i że nam udostępniłaś swoje świetnisko, ale już na razie nam się nie przydasz i zresztą chodzimy do turkusowej. Może być turkusowej. Do turkusowej, mojej ulubionej. Ona teraz potrzebuje piłki do kosza. Była piłka do kosza. To jest piłka do kosza. Okej, rozumiem, spoko. Myśliwam nie ma żadnego się. Problemu. Piłka do kosza tu wygląda jest. W ten oto sposób i do tego ona potrzebuje ogórka. Pucharu. A, puchar. Sama jesteś ogórek. No tak, bo wygrała. Sama jesteś zawody. Ogórek, no. No dobrze. Proszę bardzo. I to jest taki baseballowy, krampetowy. Ja bym powiedział, że to jest bardziej baseball niż tak. koszykówka, ale tak okej. Okay. Dobrze, potrzebujesz teraz chipsów i złotej deski. Chipsy. Gdzieś tu były przed chwilą. O, tu już widzę chipsy. Więc bierzemy sobie, no chodźcie. Psy i złota deska tak. do jeżdżenia. Czyli jest tutaj. Okej, okay, proszę cię bardzo, moja droga. Jaki fajny. To jest skater tak zwany to krampet. Jest skater, okej. Okay. Wygląda uracza. Dobrze. Następne to będzie farby i pizza. Farby były takie malutkie. Wyciągałem je na pewno. Wiem, ale... Czy... No. O, tu są, okej. Okay. No i nasza już kawałek odpakowanej pizzy. Pamiętaj, dlatego ci mówiłem, odpakowana. Żeby się jej nie jadła. I to jest artysta krampet. Artysta, gdzie on tutaj wskoczył od razu sam. Okej, okay, no jak wskoczył, okay. to dobrze. Chciał być po prostu wśród nich. I czy ona jeszcze robi jakiegoś krampeta? Tak. Kubek i piłka do nogi. A tym razem do nogi. Tak, no tym dobrze. Razem do nogi. I kubeczek, mówisz. Tak. Kubeczek mamy tu szary, tak. oczywiście nie jest muffin. Ale to mu wybaczymy. Jaki słodziak. A on jest golfistą. Tak. Co ma golf do piłki nożnej? Nie pytaj. Jest, niech będzie. Okay. Następna osoba, bo jej już dziękujemy. I proszę was bardzo, odstawiamy ją. I teraz potrzebujemy już ostatniego naszego... On się schował. Proszę, odstaw mu ten domek. Odstawiamy domek i proszę bardzo, ty. Czego on potrzebuje? On potrzebuje w tym momencie nożyczek i suszarki. Nożyczki, takie fryzjerskie. Tak, on będzie teraz krampet fryzjer. I suszarka, to będzie krampetowy fryzjer. O, jaki on ma kitki. No. I też chce mieć takie kitki. Ja go bardzo lubię. No, jest słodki. Dobrze, następne to będzie klej i mazaki. Mazak, jeden mazak. Jeden? Tak, może być jeden mazak. A po co nam były dwa? No, bo wziąłem całość, po prostu... Uwaga! To chyba drugi mazak. Ej, no, widzisz? To jednak fioletowy mazak. O, i widzisz, ej, jest różnica. No tak. Tylko nie jest... O, to jest ten chyba. Tak, 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 chyba on. Ale odstaw trochę dalej, żeby było widać, jakie się tworzą, a nie po raz kolejny robisz to samo. Następny to będzie po bohatera musisz mu dać, ale pomarańczowego. No właśnie, widzisz, to jest ważne. Czyli nie z wszystkimi rzeczami działa. No, ale okula... nie. Pada mogłeś wymienić. Tak, pada mogłem wymienić. Bohatera plus leniwca. Wreszcie pan leniwiec. Oj, ja cię kręcę, to jest takim robotem, jak w tej kawiarni robotycznej. I następne to ja będzie... Ja wiem, ciasto i czapeczka urodzinowa. Skąd na bank. Wiesz? No bo to jedyne zostało, a jeszcze ogórek został, ale one przynajmniej tak do siebie pasują, bo to będzie taki urodzinowy krampet. Dawaj i to proszę bardzo. Myk. Tak, urodzinowy krampet. To jest jeden z najnowszych krampetów, a ja jeszcze zapomniałem o jednym krampecie, który był jeden z rzadszych. No i my zapomnieliśmy o ostatnim krampecie, jaki jest do stworzenia. Co zrobiłaś? No, nic się nie stało, okay, tylko okay, połączyły się. Nic się nie stało. Dobrze, teraz zapraszam. Do niego jednak będzie nam potrzebna osoba, którą już odstawiliśmy, czyli właścicielkę świetniska. Niestety już wcześniej ją pożegnaliśmy, ale z powrotem wróciła, nie obraziła się. Co takiego będzie potrzebowała? Ona potrzebuje ogórka i gąbki do mycia. Co ma do tego? Taki trochę SpongeBob połączony z Rickiem. Nie, to będzie proste, czyli... No nie. Jak nie? Nie stworzyła? Jak czemu nie stworzyła? Czy ona tworzyła to? Nie ona to tworzyła? A może coś nie tak? Nie no, on na pewno był ogórek plus to. Ej, dobra, to poczekajcie, ja potrzebuję chwili, żeby sobie przypomnieć. Ej, może go stworzyliśmy? Robiliśmy nic z gąbką. Weź tą inną dziewczynkę i tego chłopca też weź, gamera. Bo może ten gamer to tworzył. Gamer? To jest ten. Nie, jeden i drugi i ten. To nie jest gamer. No to daj następnej osobie. Na pewno to miał tak? Tak. I nie, jeszcze ostatni, ten. Mówiłem ci, że on, mówiłem ci, że gamera. Prędzej on by to stworzył niż... A to jest gamer? Tak. Oj. Może ty dajesz mu nie to, co trzeba? Nie, proszę bardzo. Tak, no to jest spa! I to jest razem, no bo gąbka to mycie, no, a ogórki na twarz. Dobre. No niestety pomyliłem osobę, przepraszam was za to, potrzebowaliśmy wtedy troszeczkę więcej czasu. No ale co, my już wam pokazaliśmy wszystkie krampety, które można stworzyć w toce, ale są jeszcze krampety, które można znaleźć w toce. Znaleźć w dodatkach, to wszystko było w podstawie, teraz będziemy szukać w dodatkach, ale to w kolejnym odcinku, zostawcie dużo kciuków w górę. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Tak, dokładnie, jeśli chcecie więcej, koniecznie kciuk w górę, subskrypcja, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!